Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny film na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I w dzisiejszym odcinku do wygrania, również jak w poprzednim, będziecie mieli bliczka. No jeśli chcecie go wygrać, łapa w górę, subik dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie o używaniu mojego kodu na stronie Casedrop, bo macie aż 18% do wpłaty. No a mamy nowy event świąteczny, tak jak widzicie tutaj, więc wszystkich serdecznie zapraszam. No i dzisiaj pootwieramy sobie, zobaczymy, no myślę, że możemy sobie pootwierać tą skrzyneczkę za 100 zł. Na razie za jedną otrzymujemy 40 prezencików, które później tutaj w Christmas Bounty możemy sobie wymienić. No i będziemy otwierać sobie za 500 zł, 5 takich skrzyneczek, zobaczymy. Bo ostatnio te skrzyneczki eventowe coś nie oddawały, coś nie chciały oddawać, ale zobaczymy, jak będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No i właśnie, tutaj musimy przejść do swojego profilu. Wiadomo dlaczego, no nie ma co się dziwić, tak? Nie ma co się dziwić, ale tutaj piszą ceny. Piszą ceny, więc tutaj tak naprawdę nie było źle, bo sam ten Asimov kosztuje 85 zł, ten Frontside Misty kosztuje 50, więc... To nie są duże straty póki co, więc jest ok, jak nie są to duże straty, jest w porządku. No i może akurat uda się coś ciekawego upolować, no tutaj bardzo słabo, no z tej górnej półki itemki, czyli Chantico, czyli Fire Elemental, Awupka, no i tak dalej. Przydałoby się coś w tym stylu trafić, ale zobaczymy, będziemy sobie sporo tych skrzyneczek otwierać, oczywiście przejdziemy również do eventu, no i tutaj jak na razie właśnie... Coś ostatnio te skrzyneczki eventowe nie chcą mi oddawać. Nie wiem dlaczego. No tak jak widzicie, są to procentówki, więc trzeba było ich otworzyć naprawdę bardzo dużo, żeby coś ciekawego dały. No ale na przykład jak mamy tutaj 1,5%, tu 1,5%, tu 1,5%, no to na kilkanaście czy tam kilkadziesiąt otwarć powinno coś tutaj polecieć. Okej, są dwa DM-presy, które zwracają skrzynkę, no ale reszta na przykład słabo, więc no nie wygląda to póki co dobrze. No ale zobaczymy, jeszcze tą skrzynkę pootwieramy, oczywiście kolejne skrzynki będę sobie otwierał w kolejnych odcinkach, te wszystkie inne, które tutaj macie, a może otwórzmy sobie Rudolfa, razy 5 sobie otwórzmy Rudolfa, te skrzynki też będę również testował na live'ach, więc zobaczymy, co z nich będzie sypać. Mag 10 Shadow Rider Field Tested, emeczka, tu jest chyba całkiem dobry drop. O, jednak nie, bo to kurde, jak te ceny pospadały. No powiem Wam szczerze, że ja sam teraz nie wiem, co tutaj oddaję, a co nie oddaję. Dobra, wiecie co, ja przejdę dzisiaj po prostu do eventu, no bo widzicie jak to wygląda, na razie jest bardzo słabo. Chociaż mamy tutaj dwa koła w sumie, więc może coś tam dało, jakby nie patrzeć. Okej, czekajcie, bo to już jest sprzedane. Dobra, zrobimy tak, że odświeżymy sobie stronę. Pamiętajcie, widzowie, o łapce w górze. Aha, no i nie mam skinów? Mam skiny, dobra. Cyk. No w sumie coś tam poleciało, jakby nie patrzeć. Może to były lepsze stany tych broni. No bo nie jest źle, naprawdę nie jest źle. No a nabiliśmy sobie też punkciki eventowe. Tutaj widzę Bambo JST zgarnia sobie Bowie Knife Allura. Tutaj koska, No i powiem Wam, że tutaj przeskok między czwartym a trzecią pozycją jest naprawdę niesamowity. Naprawdę niesamowity jest to przeskok. Więc kurczę, no powiem Wam szczerze, no to są naprawdę niezłe przeskoki. Więc moja pozycja w rankingu 48? Aha. No tak. No bo nie, no bo wiadomo, że moje te prezenty się nie liczą, bo ja bym chyba wszystko tutaj zgarnął. No ale mamy generator. Standardowo, no jeśli chodzi o te animacje, jest to mega kozackie. Dajmy sobie 4000 punkcików i dajmy sobie generu i zobaczymy, jak ta anima... Oj! Patrzcie to! Jest! Udało mi się, widzowie, ale to wygląda, mega dobrze to wygląda. Okej, no jest umpik, no czyli słabo, no ale za 4000 punktów to nie ma co się dziwić. Mamy oczywiście karty, no ale to sobie zostawimy i mamy kapsułki, czyli tak zwane zdrapeczki. Okej, lecimy sobie tutaj, otwieramy sobie takie kapsułki w sumie, no kapsułki, bo teraz już nie zdrapujemy, to w sumie logiczne. Okej, tu emeczkę dało, no ale nic zbytnio mocnego nie ma, ale zawsze się to przyda, bo można to sobie później od razu wypłacić bądź sprzedać. No a my dzisiaj jeszcze coś skontrolujemy, nie pokazuj mi tej informacji więcej, co ja pierwszy raz tu jestem. Nie tu, dobra, dajmy sobie tak i bo będziemy po stronie Terror.
będziemy dzisiaj po stronie Terro, tylko że tu jest 15 tysięcy złotych potrzebne, więc oczywiście max, ale dajmy sobie tak do 1000 złotych, myślę. Dajmy sobie tak do 1000 złotych. Tutaj, tu, dawaj do 1000. Dobra, i weźmy sobie takie rękawiczki i na po stronie Terro jesteśmy. 546 zł i uwaga, mamy rękawiczki, więc naprawdę bardzo fajnie, że pierwszy upgrade siadł. Spróbujmy jeszcze raz. Okej, no jest 1-1 niestety. I do 3 razy sztuka, 2 razy siada, jesteśmy na plus. I uwaga, no i mamy to, dobra, mamy to. To myślę, że możemy polecieć z czymś za na przykład 2,5 tysiąca. Taki flip knife, to będzie naprawdę spoko opcja. I dajmy go... Aha, w tą stronę przecież ja muszę jechać. W tą stronę muszę jechać. Nie, dobra, 1000 zł max przecież. Dobra, 35%, spróbujemy. Flip knife slotter. Siedzi widzowie na 35%. No i powiem wam, że jest naprawdę dzisiaj forma na stronie Terro. Jeszcze raz, no i tym razem nie siadło. Ale jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze. Weźmy sobie takiego... Jeszcze raz na stronę Terro. Dobra, nie siadło, ale jest naprawdę ok. I myślę, że tym w miarę pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten odcinek, bo mamy naprawdę fajne itemki w ekwipunku. Także dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych. No i na razie.